Jaką prędkość będzie miało ciało wystrzelone z Ziemi z pierwszą prędkością kosmiczną na wysokości 0,75 promienia Ziemi nad jej powierzchnią? W tego typu zadaniach trzeba dosyć uważnie czytać, bo czasami autorzy zadań w zbiorach, ale także autorzy zadań na Państwa klasówkach czy na arkuszu maturalnym podają nam wysokość nad powierzchnią Ziemi, a czasem podają nam odległość od środka Ziemi, a to jest strasznie ważne, prawda? W tym zadaniu mamy, proszę zobaczyć, na wysokości 0,75 promienia Ziemi, czyli tak, mamy Ziemię o promieniu RZ i wystrzelimy z tej Ziemi ciało, interesuje nas jego prędkość 3/4 RZ, ja napiszę w ułamku zwykłą, żeby nam się łatwiej liczyło, czyli tak naprawdę od środka Ziemi to jesteśmy w jakiej odległości? W jakiej odległości? RZ plus 3/4 RZ, no to będzie 7/4, prawda? 7/4 RZ. O. I to nawet jest wskazane, żeby sobie tak to od razu zapisać, żeby o tym nie zapomnieć, prawda? Zaraz po przeczytaniu zadania, żeby to sobie zapisać. No i teraz wyrzucamy ciało z pierwszą prędkością kosmiczną w górę. Pionowo w górę. No wiadomo, co to jest pierwsza prędkość kosmiczna, że normalnie gdybyśmy wystrzelili prostopadle do promienia, czyli stycznie do Ziemi, to ciało powinno okrążać Ziemię, ale my wystrzelamy w górę. Po oporach ruchu nic nie ma, czyli zakładamy, że tych oporów po prostu nie ma. Czyli jedyną siłą działającą jest siła grawitacji, która, jak wiecie Państwo, nie zmienia energii mechanicznej, czyli po prostu korzystamy z zasady zachowania energii. A jak nie wiadomo, co napisać, to najlepiej sobie zapisać na początku tak. Skoro zasada zachowania energii, to znaczy, że energia początkowa kinetyczna plus początkowa potencjalna jest równa kinetyczna końcowa i potencjalna końcowa. Proszę Państwa, strzelamy z powierzchni Ziemi i tutaj trzeba bardzo uważać, ponieważ my w większości zadań z fizyki, wiecie Państwo, przyjmujemy na powierzchni Ziemi umowny poziom, dla którego energię potencjalną, którą liczymy, przyjmujemy równą zero. Ale oczywiście wiecie Państwo, że to jest tylko i wyłącznie uproszczenie, że tak naprawdę ciało, które znajduje się w polu grawitacyjnym, posiada energię potencjalną w każdym jego punkcie, bo ciało oddziałuje z Ziemią, czyli posiada energię potencjalną. I jeśli Państwo zerkniecie do karty wzoru, to zobaczycie, że energia potencjalna dana jest wzorem minus GMM przez R. Czyli ona istnieje w każdej odległości od środka. Proszę zobaczyć. No i oczywiście ma, poprzedzone jest to wszystko znakiem minus. Co ten znak minus oznacza? No po prostu to, że ciało jest uwięzione w polu grawitacyjnym i ma za mało energii, żeby mogło to pole samo z siebie opuścić. Gdybyśmy dostarczyli tej energii teraz tyle, to oczywiście ciało może opuścić pole grawitacyjne. Wobec tego nasze ciało nawet na powierzchni Ziemi posiada energię potencjalną grawitacji. Wobec tego mamy tak. Wystrzeliwujemy ciało z pierwszą prędkością kosmiczną, czyli energia kinetyczna na początku jest tyle, prawda? Mv kwadrat przez 2. Plus, ale minus, czyli minus. Jesteśmy na powierzchni Ziemi, czyli jest GMM przez RZ, bo jesteśmy w odległości równej jej promieniowi. Co mamy jeszcze? Energia kinetyczna na końcu, czyli na tej wysokości, prawda? Energia kinetyczna. No pytają nas, jaką będzie miało prędkość to ciało na tej wysokości, czyli my tej prędkości nie znamy. Ona jest oczywiście V. No i energia potencjalna na tej wysokości. Jaka jest energia potencjalna? Już wiemy, oczywiście minus GMM. Przez 7/4 RZ. Co robimy? Mnożymy od razu przez 2 i dzielimy przez M, bo to M nam się wszędzie powtarza, więc to nie będzie miało żadnego znaczenia. Co mamy? V1 kwadrat minus. Mnożymy przez 2 i dzielimy przez M. 2GM przez RZ równa się V kwadrat minus. Ta czwóreczka oczywiście idzie do licznika, czyli będzie już 8 GM przez 7RZ. I widzicie Państwo, że się już zbliżamy do końcówki i ta prędkość V kwadrat, którą mamy policzyć,
będzie równa czemu? Zostawiam to po prawej stronie, wszystko przerzucam na lewo, czyli V pierwsze kosmiczne do kwadratu minus. Tu od razu sobie sprowadzę do wspólnego mianownika 7RZ, czyli 7RZ wobec tego tu będzie ile? 14. To przerzucam na drugą stronę, czyli mam plus 8GM przez 7RZ. Czyli proszę zwrócić uwagę, co mamy. Pierwiastek kwadratowy, żeby ktoś nie padł na genialny pomysł i nie wziął pierwiastka z tego, prawda? Nie wolno, jeśli jest różnica czy suma, to nie wolno. Minus 14 plus 8 to jest minus 6. GM przez 7RZ. A teraz zobaczmy, co z tą pierwszą prędkością kosmiczną. Pierwsza prędkość kosmiczna, to znajdziecie Państwo w karcie wzorów, że jest pierwiastek z GM przez RZ. Bo to jak ją podniesiemy do kwadratu, to będzie po prostu GM przez RZ. Tak? No to, jak sprowadzimy do wspólnego mianownika, to będzie 7GM przez 7RZ. I już widzimy, że mamy co? 7 odjąć 6, czyli mamy GM przez 7RZ. I tu, proszę Państwa, możemy już w tym momencie podstawić oczywiście, ale możemy troszkę sobie jeszcze uprościć. I skorzystać z takiej tej bardzo pożytecznej zależności, czyli możemy zastąpić te dwie stałe GM, pamiętacie Państwo, przez przyspieszenie ziemskie i promień ziemski do kwadratu. To oczywiście wynika tego, że przyspieszenie ziemskie to jest GM przez RZ kwadrat. Ta zależność się bardzo, bardzo przydaje, bo dwie stałe, no takie niezbyt przyjazne człowiekowi, zastępujemy dwiema całkiem, całkiem znośnymi stałymi. Czyli mamy